emocje po pokazie nadal jeszcze mnie trzymają, ale było świetnie, te miesiące pracy myślę, że przełożyły się na plus i jestem zadowolona z dzisiejszego dnia, z kolekcji, którą stworzyłam. Myślę, że ten pokaz będzie dobrym startem, cieszę się z wyróżnienia i czekam na rozwój sytuacji. Mam nadzieję, że zagoszczę na stałe w tym świecie modowym. Podczas 2 lat nauki w MSKPU bardzo dużo się nauczyłam, rozwinęłam swoje skrzydła takie artystyczne i mogę powiedzieć, że teraz jestem z siebie dumna i myślę, że dalsza kariera się rozwinie w bardzo dobrym kierunku. Bardzo zadowolona. Jestem naprawdę szczęśliwa, że udało się to wszystko zrealizować w taki sposób. Nagrody myślę, że są super. Myślę, że to będzie naprawdę dobry start w mojej karierze projektanta. Thank you.
Thank you.
przede wszystkim chciałam powiedzieć, że mamy bardzo zdolnych, młodych, pięknych projektantów. Magda Płonka, która prowadzi Międzynarodową Szkołę Kostiumografii i Projektowania, jest wspaniałą osobą, która przygotowała wspaniałą kolekcję. I naprawdę uważam, że jeżeli chodzi o modę w skali Europy, nie mamy się czego wstydzić, a prace wyróżnione dzisiaj są naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Oh,
W tym roku kolekcje były przede wszystkim bardzo zróżnicowane, więc wybór był okropnie trudny. To, co moim zdaniem było niesamowicie wybijające się, to profesjonalizm. Kolekcje były bardzo futurystyczne, bardzo nowatorskie, bardzo ciekawe, oryginalne i fantastycznie naprawdę odszyte.
mnóstwo emocji, było mnóstwo ekscytacji, lekkiego stresu. No i udało się w końcu. Udało się zrobić to, co chciałam właściwie zawsze zrobić. Myślę, że ten pokaz otworzył mnie przede wszystkim na coś nowego, otworzył mnie na projektowanie i w końcu zdałam sobie sprawę, że jednak jest to możliwe, że coś, co wydaje się nieosiągalne, coś, co wydaje się marzeniem, jest możliwe do zrealizowania. Nauka w tej szkole daje szereg umiejętności praktycznych, które już w tym momencie, w połowie nauki, wykorzystywałam w pracy w zawodzie. A sam pokaz dyplomowy wspominam wspaniale, ponieważ jest pełnym emocji wprowadzeniem do pracy jako projektant. Thank you.
Te 2 lata nauki w MSKPU były dla mnie niesamowitą przygodą. Nauczyłam się wielu przydatnych rzeczy, jakich nie spodziewałam się nawet, że się nauczę. Ostatnie kilka miesięcy to była bardzo ciężka praca i realizowanie marzenia tak naprawdę, które zrodziło się kilka lat temu, kiedy przyszłam do tej szkoły we mnie. Ten pokaz był dla mnie wielką przygodą i na pewno jej nie zapomnę.
Tegoroczny pokaz uważam za bardzo udany. Nasi studenci pokazali bardzo, bardzo wysoki poziom. Mimo, że nie pracowali w najłatwiejszych warunkach, to pokazali, że warto jest walczyć o swoje marzenia, co mieliśmy okazję tutaj właśnie zaobserwować. Jestem pewna, że dzisiejszy pokaz jest dla nich idealnym startem. W przyszłości ich kariery nabiorą ogromnego tempa od tej chwili. Thank you.
pokaz w tym roku był naprawdę na bardzo wysokim poziomie i jestem zaszczycona, że dostałam dwa wyróżnienia. Jestem mega szczęśliwa. No i dziękuję ogólnie całemu MSKPU za super naukę i za tyle, co mnie nauczyli, to naprawdę polecam. Thank you.
powiem szczerze, że to były wspaniałe 2 lata przede wszystkim. To był niesamowity po prostu rozwój, nie tylko w karierze, ale jakby umysłowo i w nauce i we wszystkim. I dla mnie ten dyplom to była po prostu kwintesencja tego wszystkiego. To była esencja niesamowitej ilości pracy, kilku miesięcy po prostu bardzo, bardzo, bardzo mocnej, intensywnej pracy. I dla mnie ten pokaz po prostu to jest taki super start w karierze, taki dobry początek, który po prostu tak mocno cię popycha do przodu, tak mocno cię rozwija i tak mocno ci pokazuje, na ile wysoki w ogóle jest poziom w tej branży. Thank you.
No według mnie szkoła jak najbardziej stanęła na wysokości zadania, no tak samo jak i uczniowie, bo te kolekcje naprawdę były świetne, więc była naprawdę duża konkurencja i dlatego też jestem bardzo zadowolona z tego, że udało mi się dostać to wyróżnienie. Pokaz jest zorganizowany w bardzo profesjonalny sposób, przez co jest to dla nas świetna okazja, żeby naszą kolekcję pokazać w profesjonalnym świetle, na poziomie dużych marek, zagranicznych marek, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Bardzo cieszę się również z wyróżnienia, które otrzymałam. Jest to dla mnie duże zaskoczenie i bardzo mi miło, że moja kolekcja została doceniona przez jury.
doświadczenie, które zbieramy, niesiemy całe życie ze sobą i stajemy się taką rzeźbą z własnych emocji. I ten właśnie pokaz to jest bardzo dobre doświadczenie, z którym trzeba się zdarzyć, żeby zrozumieć w ogóle, czy się chce być projektantem, czy warto, co potrafisz, gdzie jeszcze można dążyć. Emocji jest za dużo, ale tak właśnie ma być, bo było super.
towarzyszy mi ogrom wrażeń, jakich doświadczyłam podczas pokazu dyplomowego MSKPU 2020. Było to naprawdę niesamowite wydarzenie i jedno z większych wydarzeń, w jakich brałam udział jako twórczyni. Jestem bardzo wdzięczna za tę możliwość. Bardzo jestem pod ogromnym wrażeniem profesjonalizmu całej ekipy i ogromu pracy, jaki został włożony w organizację tego wydarzenia, i chciałam również podziękować za całą edukację na MSKPU, ponieważ nauczyłam się bardzo dużo. Thank you, Professor Teresa, for being here. I'm here on behalf of the MSKPU, the University, the School of Fashion and Design in Warsaw. Dear Professor Teresa Lobo, all these years who filled our school with great work and developments, it could not be possible without such a dedicated person like you among us in the school. Your great heart and devotion to fashion and culture played an important role in inspiring our students, staff, and the MSKPU community members. The time we have been giving to our school has presented us with an ambitious and attainable set of goals. The construction of a new society must have in mind the importance of goodwill and devotion, and during our performances, you have been a person that represents this cultural demand. Fashion has gained and will gain a lot more with all efforts, contributions, and commitments in building a cultural system that embraces education and cultural enlightenment. On behalf of MSKPU, the International School of Costume and Fashion Design, I would like to give you the title of honorary professor, showing respect, honor, and gratitude for everything you have performed with us, and highlighting the importance of having you inspiring our team continuously. Thank you very much. Thank you. So, William, you are representing MSKPU. I really want to thank the school for giving me this honor so good that I'm really very happy. During all these years, it was a pleasure to work with Madeleine, you know, because she is a very nice person and very professional. So I learned a lot with those students, and with my students, they love them very much. So in the future, we will do much more things. So thank you. Thank you, Madeleine, and I want to thank you also, the school. Thank you. Thank you very much.